Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt w imieniu gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana prezydenta Dariusza Bożka, powitać Państwa na oficjalnym otwarciu długo wyczekiwanej obwodnicy miasta Tarnobrzega. Bardzo serdecznie witam zaproszonych gości, w sposób szczególny wiceministra infrastruktury, pana Rafała Webera. Miło mi powitać wicewojewodę podkarpackiego, pana Radosława Wiatra. Cieszymy się z obecności i gorąco witamy wicemarszałek województwa podkarpackiego, panią Ewę Draus. Witam dekanatu Tarnobrzeg, księdza Adama Marka. Miło mi powitać radnych Rady Miasta Tarnobrzega na czele z jej przewodniczącym, panem Bogusławem Potańskim i wiceprzewodniczącą, panią Bożeną Kapuściak. Serdecznie witam reprezentującego posła na Sejm Rzeczpospolitej, Krzysztofa Sobolewskiego, dyrektora biura poselskiego, pana Pawła Ciszczonia. Witam dyrektora Agencji Rozwoju Przemysłu SA, oddział w Tarnobrzegu, pana Tomasza Miśko. Witam komendanta miejskiego policji w Tarnobrzegu, podinspektora, pana Marka Pietrykowskiego. Witam komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, brygadiera Mariana Roga. Gorąco witam przedstawicieli spółek miejskich, przedstawicieli mediów, przedstawicieli kierownictwa i komórek Urzędu Miasta Tarnobrzega. Witam serdecznie przedstawicieli wykonawcy inwestycji firmy Strabag, w tym dyrektora oddziału rzeszowskiego firmy Strabag, pana Macieja Łukaszka. Dyrektora finansowego rzeszowskiego oddziału firmy Strabag, pana Marcina Michalewicza. Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszej uroczystości i uprzejmie proszę o zabranie głosu gospodarza, prezydenta miasta Tarnobrzega, pana Dariusza Bożka. Panie ministrze, pani marszałek, panie wojewodo, panie dyrektorze, szanowni państwo. Dawno mi tak serce nie drżało jak dzisiaj. Powiem szczerze, że dzisiejsza noc była nocą bardzo trudną, bo myślę, że jesteśmy świadkami wydarzenia historycznego. Wydarzenia, na które Tarnobrzeg czekał długo. Ja czasem jako anegdotę podaję taki fakt, że dawno, dawno temu, jako jeszcze małe dziecko, słyszałem o obwodnicy miasta Tarnobrzega, która miała przebiegać przez mój dom na ulicy Sienkiewicza. I tak to trwało lat wiele. Drodzy Państwo, 5 marca 2021 roku w tym miejscu spotkaliśmy się w podobnym składzie, aby wbić tę pierwszą symboliczną łopatę pod obwodnicę miasta Tarnobrzega. Jej ostatnia historia to faktycznie lata 16-18. W kwietniu 2018 roku pierwsza umowa z firmą Energopol na budowę w systemie zaprojektuj i wybuduj. Drodzy Państwo, dzięki potężnemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu regionalnego, operacyjnego programu regionalnego dla województwa podkarpackiego, piąta oś priorytetowa dotycząca infrastruktury, Tarnobrzeg otrzymał na tę obwodnicę ponad 42 miliony złotych. I tu mogę podziękować pani marszałek Ewie Draus, panu marszałkowi Władysławowi Ortylowi oraz całemu składowi zarządu województwa, bo państwo zobaczyliście potrzebę wybudowania wreszcie obwodnicy w mieście Tarnobrzeg. Drodzy Państwo, i od tego wszystko się zaczęło. Natomiast na jak wyglądała dalsza historia obwodnicy, myślę, że będzie czas na napisanie wręcz książki
może nie sensacyjnej, ale na pewno bardzo przygodowej. Dlatego, że pamiętacie Państwo, jak potoczyły się losy. Umowa podpisana, a rok później Energopol ogłasza upadłość. Krótko mówiąc, wróciliśmy do punktu wyjścia. Firma Lafrenz, której przedstawiciele dzisiaj są i bardzo serdecznie Państwa witam, była podwykonawcą Energopolu. Ktoś miał wybudować, ale ktoś miał zaprojektować. Dzisiaj mogę Państwu podziękować za dobrą współpracę przez ten czas. Obie strony zrozumiały, że możemy tylko i wyłącznie wybudować obwodnicę, kiedy dokonamy pewnych pociągnięć, pewnego porozumienia. I takie porozumienie przedsądowe zostało wykonane. Dzięki temu firma Lafrenz, mimo upadłości Energopolu, mogła dalej projektować obwodnicę miasta Tarnobrzega. To wszystko szło niejako równolegle. Z jednej strony firma Lafrenz, która nie tylko wykonywała to wielkie zadanie, którym było zaprojektowanie obwodnicy, ale również staranie się o wszystkie dokumenty, aby na końcu złożyć wreszcie wniosek o tak zwany ZRID. I to jest jedna ścieżka. Drugą ścieżką, drodzy Państwo, to było cały czas przygotowywanie kolejnego przetargu. Wielu optymistów w Tarnobrzegu doszło do wniosku, że nie wybudujecie tej obwodnicy. Sam niejednokrotnie słyszałem od osób w miarę bliskich, no, nawet gdybyście bardzo, bardzo chcieli, nie ma szans na wybudowanie, nie ma szans na zmieszczenie się w terminach. I drodzy Państwo, 29 stycznia 2020 roku dostaliśmy ZRID. Przepraszam, 21 dostaliśmy ZRID, a 1 lutego podpisaliśmy umowę z nowym wykonawcą, z firmą Strabag, która wygrała drugi przetarg. Drodzy Państwo, w tym miejscu powinienem podziękować naprawdę wielu, wielu osobom. Ale tak jak powiedziałem, zacznę od pani marszałek Ewy Draus, która była zawsze naszym sprzymierzeńcem. Dziękuję panu Władysławowi Ortylowi, bo dzięki państwu i dzięki zarządowi te pieniądze zostały w Tarnobrzegu, mimo tego, że los pokazywał właściwie awykonalność obwodnicy. A jednak państwo uwierzyliście w to, o czym mówiłem, że my naprawdę jesteśmy zdeterminowani, zrobimy wszystko, żeby obwodnica w Tarnobrzegu powstała. I te pieniądze, 42 miliony, zostały zabezpieczone na wykonanie tego zadania. Ale żeby tego było mało, to jeszcze dostaliśmy właśnie w momencie, kiedy potrzebowaliśmy bardzo dodatkowych środków, jeszcze dodatkowe wsparcie i wiem, że tu pani marszałek bardzo zabiegała o ten dodatkowy milion, który pojawił się na naszym koncie, dzięki czemu można było również wypełniać pewne płatności, które wiadomo, że pojawiały się w tak zwanym międzyczasie. Ale, drodzy Państwo, 43 miliony to mimo wszystko kwota niezbyt duża, jak na taką potężną obwodnicę. I w tym miejscu chcę podziękować panu ministrowi, Rafałowi Weberowi, bo wiem, że był pan tą osobą, która niesamowicie wspierała nas, żeby Tarnobrzeg dostał dodatkowe pieniądze, dodatkową subwencję z rezerwy. 12 milionów, byliście państwo zresztą świadkami, pan minister Adamczyk, pan minister Weber wręczali nam tę promesę na dodatkowe pieniądze, które się bardzo, bardzo przydały. I do tego, dodając 23 miliony wkładu własnego, mogliśmy wybudować obwodnicę. Ponad 78 milionów kosztowała cała. I tak jak powiedziałem, z RPO 42 plus milion od zarządu województwa, do tego prawie 12 milionów z rezerwy, do tego wkład własny 23 miliony. Mniej więcej, oczywiście, drodzy Państwo, i dzięki temu
możemy być dzisiaj świadkami, tak jak powiedziałem, wydarzenia historycznego. Chcę z tego miejsca również podziękować na ręce pana wojewody, wszystkim służbom Urzędu Wojewódzkiego, bo gdyby nie to wsparcie również od państwa strony i od pani wojewody i od pracowników Urzędu Wojewódzkiego, też być może nie udałoby się spiąć wszystkich terminów. Ale tu każdy wykazał się niesamowitą determinacją. Drodzy państwo, dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Wojewódzkiego, z Ministerstwa Infrastruktury. Gdyby nie ci wszyscy urzędnicy, o których czasem zapominamy, i ich świetne współdziałanie z urzędnikami miasta Tarnobrzega, tej obwodnicy by nie było. Także bardzo dziękuję również pracownikom Urzędu Miasta Tarnobrzega, bo bez państwa także determinacji, także tego, że nie spaliście często po nocach i jeździliście w czasie pandemii w miejsca, gdzie teoretycznie nie powinniśmy się spotykać, ale spotykaliśmy się. Mam nadzieję, że dzisiaj już nikt nie będzie nam tego typu rzeczy wyciągał. Mogliśmy dokonać, no nie powiem, że cudu, ale historycznego wydarzenia. Drodzy państwo, że ta obwodnica jest niesamowicie ważną dla mieszkańców miasta i regionu, chyba nie muszę wspominać. Jest łącznikiem między Sandomierzem, Tarnobrzegiem. Pozwala na to, żeby w tym regionie ludzie przemieszczali się między innymi do pracy. Bo przecież ilu mieszkańców Tarnobrzega pracuje w Sandomierzu? Ilu mieszkańców Sandomierza pracuje w Tarnobrzegu? Często o tym nawet nie pamiętamy. Czy także w obie strony ci ludzie się przemieszczają? Że wreszcie mieszkańcy centrum miasta odetchną z ulgą. Kopernika warszawska zostanie wreszcie troszeczkę odkorkowana, ale przede wszystkim będą ci ludzie mogli spać także spokojnie, bo ten ruch przejdzie na obwodnicę, szczególnie ruch ciężki. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy są tak naprawdę tymi, którzy wykonali kawał dobrej roboty. Także drodzy państwo, jeszcze raz dziękując firmie Strabag za wykonanie, jak widzicie państwo, solidnej roboty, zaprojektowanie firmie LaFrance. Drodzy państwo, może z mojej strony to już wystarczy. Jeżeli ktoś, komuś nie podziękowałem, to z góry przepraszam. Ale w tych dzisiaj okolicznościach, w tych jednak nerwach, mimo wszystko, mogłem o kimś zapomnieć. Nie było to absolutnie moją rolą. Chciałem pamiętać o wszystkich, bo to jest naprawdę praca zbiorowa, jak się to często mówi. I to jest piękna praca zbiorowa. I myślę, że drodzy państwo, zaraz po tej części oficjalnej, po przecięciu wstęgi, po poświęceniu, będziemy mogli przejechać się tą obwodnicą pierwszy raz legalnie. Bo jak państwo pamiętacie, ostatni raz legalnie niektórzy przebiegli i przejechali wczoraj lub 23, a dzisiaj będzie można wreszcie normalnie przejechać. I zobaczycie, jakie to jest naprawdę dobre rozwiązanie dla Tarnobrzega. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, uprzejmie proszę o zabranie głosu pana ministra Rafała Webera. Panie Wojewodo, pani Marszałek, państwo radni Rady Miejskiej w Tarnobrzegu z panem przewodniczącym, szanowni państwo dyrektorzy, prezesi spółek miejskich, także firm prywatnych, księże proboszczu, szanowny panie prezydencie, gospodarzu miasta, szanowni państwo, koniec wieńczy dzieło. Tak można powiedzieć, dzisiaj, chwilę przed oddaniem do użytkowania obwodnicy Tarnobrzega, wieloletnie starania, wielodekadowe planowania, no i ostatnie lata takiej bardzo intensywnej pracy nad tym, aby ta inwestycja została zrealizowana i dobiegły końca, to bardzo szeroka historia, o której powiedział pan
prezydent Dariusz Bożek. Wiem, ile faktycznie w tym ostatnim okresie czasu trudu, wysiłku i takiego ogromnego pomysłu musieli Państwo wykonać, aby doprowadzić tę inwestycję do końca. Ona bez wątpienia zmieni oblicze transportowe Tarnobrzega. Z jednej strony kierowcom ułatwi przejazd przez miasto, przejazd niemalże bezkolizyjny, bez tych korków, które jeszcze dzisiaj i w przeszłości miały miejsce w samym mieście, i też mieszkańcom Tarnobrzega dla oddech, dla ulgę, świeże powietrze, bo bez wątpienia wyciągnięcie tych pojazdów na obwodnicę sprawi, że mniej hałasu, mniej emisji spalin, no to wszystko będzie miało dużo korzyści, jeżeli chodzi o samopoczucie i zdrowie mieszkańców Tarnobrzega. Także gratuluję mieszkańcom społeczności Tarnobrzega tej drogi, tej inwestycji i dziękuję wszystkim tym, którzy przez wiele lat bardzo mocno, usilnie pracowali nad tym, aby ta trasa została wykonana. Pan prezydent Dariusz Bożek mówił o montażu finansowym. 43 miliony złotych decyzją Urzędu Marszałkowskiego, pana marszałka Władysława Ortyla, też przy wsparciu pani marszałek Ewy Draus. 24 miliony złotych to wkład własny miasta, bardzo duży, nie ma co ukrywać. I oczywiście 12 milionów złotych to środki rządowe, środki, które zostały desygnowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Gdybyśmy wyciągnęli jakikolwiek wkład z tego montażu, to albo by tej inwestycji nie było, bo nie sądzę, że bez wkładu z Urzędu Marszałkowskiego ta inwestycja zostałaby wykonana, albo gdybyśmy wyciągnęli 12 milionów złotych środków rządowych, to myślę, że inwestycja zostałaby wykonana, natomiast kosztem innych rzeczy albo kosztem zadłużenia miasta. Mówię, szanowni państwo, to po to, aby pokazać tą naprawdę bardzo efektywną współpracę miasta Tarnobrzega, marszałków naszego województwa, a także polskiego rządu. Takich inwestycji, gdzie mamy do czynienia z montażem i tą finansową współpracą jest naprawdę bardzo wiele i cieszę się bardzo, że są tacy samorządowcy, którzy chcą czerpać i korzystać z instrumentów i narzędzi, które stwarza rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. A trzeba przyznać, że w ostatnich latach środków finansowych na inwestycje drogowe i na poziomie dróg gminnych i powiatowych i wojewódzkich było naprawdę bardzo wiele. Cieszę się bardzo, że Tarnobrzeg jest jednym z tych miast, które pełnymi garściami czerpi, aby właśnie wykorzystywać te środki finansowe na inwestycje drogowe. Jeżeli podliczymy ostatnie dwie kadencje, ostatnie 7 lat, to jak sądzę, panie prezydencie, około 100 milionów złotych. To są te środki, które miasto pozyskało na inwestycje drogowe, tak jak mówię, różnego rodzaju, jeżeli chodzi o samo miasto. Wszystko to będzie korzyścią dla mieszkańców, wszystko to będzie korzyścią dla kierujących pojazdami, ale też trzeba wspomnieć o ogromnym gospodarczym uzysku. Każda droga to zwiększenie potencjału gospodarczego danego miasta czy danego regionu. Wiemy, że miejsca pracy, że nowe podmioty gospodarcze, nowe firmy są na wagę złota. Mierzymy się z ogromnym wyzwaniem energetycznym. Też koszty produkcyjne, koszty wytwórcze stale rosną. Jest duża niepewność, co będzie dalej, jeżeli chodzi o gospodarkę naszego kraju, ale jestem przekonany, że też dzięki takim inwestycjom, dzięki temu, że układ komunikacyjny, układ drogowy w całej Polsce wygląda coraz lepiej i to wyzwanie zostanie przez polskie władze rządowe i samorządowe pokonane. Także panie prezydencie, bardzo gorąco dziękuję i gratuluję, że ten projekt, ta inwestycja została doprowadzona do końca. Tak jak mówiliśmy, wiele lat starań, te starania w tych ostatnich latach zostały zapoczątkowane przez pana prezydenta Kamila Kalinkę. Wiem, że on też bardzo mocno zabiegał o środki finansowe, które zostały desygnowane przez Urząd Marszałkowski, te słynne 43 miliony złotych. I tak jak mówię, sztafeta władzy miasta Tarnobrzega przy ogromnej przychylności władzy Urzędu Marszałkowskiego, a także rządu polskiego
to wszystko doprowadziło do tego, że z tej inwestycji mieszkańcy Tarnobrzega za chwileczkę będą mogli się cieszyć. Chciałbym życzyć, aby na tej drodze, na tym 9-kilometrowym odcinku obwodnicy Tarnobrzega nie dochodziło do wypadków, nie dochodziło do zdarzeń drogowych. Zresztą tak jak na każdych innych drogach w Tarnobrzegu, ja jestem przekonany, że bezpieczeństwo, komfort jazdy, to wszystko zostanie zapewnione przy tej drodze. Bezpiecznego użytkowania. Dziękuję uprzejmie, panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu panią marszałek Ewę Drams. Szanowny panie prezydencie wraz z przewodniczącymi Rady Miasta, panie ministrze, panie wojewodo, księże dziekanie, wszyscy szanowni zaproszeni goście, szanowni państwo. Dzisiaj to jest naprawdę bardzo radosny dzień dla miasta Tarnobrzega, ale też i dla województwa, bo cieszymy się, że po wielu perypetiach pan prezydent Dariusz Bożek doprowadził tą inwestycję do końca, która została zapoczątkowana umową podpisaną pomiędzy marszałkiem Władysławem Mortylem a ówczesnym prezydentem panem Kamilem Kalinką. Ale bardzo cieszymy się, że te wszystkie problemy zostały pozytywnie rozwiązane i że będzie można już dzisiaj legalnie przejechać tą drogą. My z panem marszałkiem Władysławem Ortylem również się bardzo cieszymy i cały zarząd dzisiaj mieliśmy rano i gratulujemy wszystkim mieszkańcom Tarnobrzega tej nowej obwodnicy i to, że możemy wymazać z mapy województwa to wąskie gardło, jakie było tutaj. Tych wąskich gardeł było wiele. I one no, nadal w nowe obwodnice są planowane, ale to też dzięki zaangażowaniu pana ministra, pana posła Rafała Webera, który bardzo pomaga, aby pozyskiwać wszelkie rządowe programy i móc budować obwodnice miast, które są ważne dla jakości życia w samych miastach, ale ważne dla rozwoju gospodarczego. Tutaj widzimy, że ta obwodnica dochodzi też do strefy gospodarczej, więc liczymy, że ten bardzo ambitny i trudny do wykonania projekt obwodnicy, on zapoczątkuje ten rozwój. Widzimy to w innych miastach, widzimy to w nieodległej Stalowej Woli, gdzie te duże inwestycje drogowe zupełnie zmieniają krajobraz gospodarczy tego obszaru. Więc jestem przekonana, że jest to dobry początek i pan prezydent nadal będzie sięgał po wielkie, ambitne plany i będzie realizował kolejne ważne dla Tarnobrzega inwestycje przy takiej dobrej współpracy, którą podkreślał pan minister Rafał Weber i też w dobrej współpracy z panem wojewodą Radosławem Wiatrem, ale też i całym urzędem wojewódzkim, który jest bardzo przychylny. Kiedy są problemy, zawsze możemy liczyć na to, że urząd wojewódzki pomoże nam je rozwiązać, a nie będzie to, nie będzie utrudniał i nie będzie egzekwował wszystkich dat, które są zaplanowane. Więc ja się bardzo cieszę osobiście, że będę mogła dzisiaj przejechać tą drogą i że ona będzie nam wszystkim dobrze służyła. Mieszkańcy zyskują nowe, bezpieczną drogę, gdyż jest ona wybudowana w najlepszych standardach i bardzo ładnie wybudowana przez firmy, które projektowały i które wykonały. Są też ciągi pieszo-rowerowe i myślę, że będziemy nadal kontynuować ten dobry ciąg, aby było to miasto przyjazne nie tylko dla pojazdów, ale też i dla rowerzystów, i dla pieszych, żeby ułatwiać jakość życia i dojazd do szkoły i do pracy. Także pan marszałek Władysław Ortyl skierował na tą dzisiejszą uroczystość i okazję listy, którego fragment tylko pozwolę sobie odczytać, korzystając z okazji wszystkim państwu biorącym udział w tym wydarzeniu przekazuję serdecznie
serdeczne pozdrowienia. Władzom i mieszkańcom Tarnobrzega życzę kolejnych tam tak ambitnych projektów zmieniających oblicze miasta i całego Podkarpacia. I niechby tak było. Dziękuję bardzo. Uprzejmie dziękuję pani marszałek. Proszę o zabranie głosu pana wojewodę podkarpackiego, pana Radosława Wiatra. Szanowny panie ministrze, pani marszałek, panie prezydencie wraz z wszystkimi samorządowcami, przedstawiciele wszystkich służb, panowie dyrektorzy, prezesi, szanowni państwo, to bez wątpienia dzisiejszy dzień to ważna data dla mieszkańców województwa podkarpackiego, bo przed kilkoma godzinami uczestniczyliśmy z panem ministrem Rafałem Weberem w podpisaniu umowy na kolejny odcinek drogi Via Carpatia, drogi S19 i w tej chwili uczestniczymy w otwarciu obwodnicy miasta Tarnobrzega. Te wszystkie inwestycje, tak jak S19, jest drogą życia dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Tak jestem przekonany, że ta droga będzie drogą życia dla mieszkańców miasta Tarnobrzega. Wiele padło dzisiaj tu ciepłych słów, gratulacji, podziękowań. Ja również chciałbym te wszystkie podziękowania i gratulacje skierować. Chciałem serdecznie podziękować pani obecnej tu na miejscu, marszałek Ewie Draus, ale również panu marszałkowi Władysławowi Ortylowi, jak i również panu ministrowi Rafałowi Weberowi, którzy dołożyli wszelkich starań, abyśmy mogli dzisiaj tą inwestycję, jakże ważną, otwierać. Gorące gratulacje kieruję również w imieniu pana prezydenta. Gratuluję również wszystkim mieszkańcom, bo na pewno ta inwestycja wyprowadzi ten ruch ciężkich pojazdów z centrum miasta, ale też ułatwi dojazd wszystkim służbom na miejsce zdarzeń, na miejsce wypadków, aby było ich jak najmniej, ale bez wątpienia, jeżeli na tą drogę zostaną skierowana większa ilość pojazdów, to w centrum miasta zrobi się znacznie luźniej i ten czas dojazdu będzie znacznie krótszy. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wspaniałej inwestycji i życzę wszystkim mieszkańcom bezpiecznego użytkowania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie wojewodo. Czy ktoś z państwa jeszcze zechciałby zabrać głos? Uprzejmie proszę. Szanowni państwo, wszyscy przybyli goście. Naprawdę tylko krótko, ponieważ tak prawdę mówiąc postanowiłem zabrać głos tylko dlatego, że tutaj pan minister Rafał Weber, można powiedzieć, wymienił moje nazwisko. Szanowni państwo, chciałbym powiedzieć tak, że rzeczywiście miałem przyjemność uczestniczyć w rozmowach, kiedy można powiedzieć stanął temat obwodnicy w mieście i pozyskania właśnie środków z urzędu marszałkowskiego. Ale mówię to dlatego, że skoro moje nazwisko padło, to szanowni państwo, warto, żeby przy tej chwili bardzo ważnej, historycznej, jak pan prezydent powiedział, przy tym procesie, który trwał wiele lat, wymienić jeszcze trzy nazwiska, bo skoro moje padło, to uważam, że te trzy nazwiska powinny być zdecydowanie przede mną. Pierwsze nazwisko, szanowni państwo, to uważam pan prezydent Jan Dziubiński. Bo to, szanowni państwo, tak jak pan prezydent powiedział, to był proces. Kształtowało się wiele różnych koncepcji. Dzisiejsza obwodnica, można powiedzieć, też była wielokrotnie zmieniana, ale było na czym pracować, szanowni państwo. I dlaczego wymieniam to nazwisko? Szanowni państwo, ta droga przechodzi pod wiaduktem. I chcę zwrócić na to uwagę, że w tamtym już czasie było takie planowanie, myślenie, że w przyszłości, kiedy chcemy budować tego typu inwestycje, to również te inwestycje bardzo ważne w naszym mieście muszą być kompatybilne właśnie, żeby się łączyły, żeby to, można było takie inwestycje budować. Dlatego tutaj pierwsze nazwisko. I szanowni państwo, trzeba wymienić te dwa nazwiska, które wspierałem, szanowni państwo, ale to oni podejmowali główne rozmowy w tamtym czasie, czyli wiceprezydenci miasta Tarnobrzega, pan Józef Motyka, który jest również z nami, i prezydent Wojciech Brzezowski. Te trzy nazwiska również na pewno przede mną powinny się tutaj znaleźć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze zechce zabrać głos? Jeśli nie, to przechodzimy do następnej części naszej uroczystości.
a to będzie oficjalne otwarcie poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Zapraszam również do przecięcia wstęgi przedstawiciela wykonawcy firmy Straba. Zapraszam do tego symbolicznego przyjęcia. Można się wszyscy cofnąć troszeczkę. Jakby się wszyscy cofnęli, to będziemy mieli kazeta. Jestem centymetr przed końcem. Drodzy Państwo, to 3, 4 i zdało. Stało się, mamy naszą symboliczną flagę jako pamiątkę rozpoczęcia. Dziękuję uprzejmie i jeszcze poświęcenie, którego dokona ksiądz dziekan Adam Marek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, niech będzie z wami wszystkimi. Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko zatem, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują oni nowe drogi i znajdują nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie. Wzywajmy więc Boga, aby pobłogosławił tym, którzy wybudowali tę drogę i tym, którzy będą z niej korzystać, aby wszystkich Bóg otaczał swoją łaską. Módlmy się. Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy Tobie pokładają nadzieję. Pobłogosław wszystkim, dzięki którym powstała ta droga obwodowa naszego miasta Tarnobrzega i wszystkich, którzy będą przejeżdżali tą drogą. Swoją łaską uprzedzaj ich kroki i bądź z nimi w drodze, broń ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo dziękuję księdzu dziekanowi. Nasza uroczystość dobiega końca. Dziękuję w imieniu pana prezydenta wszystkim państwu, szczególnie gościom, za przybycie i zachęcam teraz do wypróbowania nowej drogi.